Cześć kochani, witam was w nowym filmie. Będziemy dzisiaj nagrywać jedzenie. Nagraliśmy już jeden odcinek u Kai, która właśnie jest tutaj ze mną. Elo. Polecam jej kanał, Kaja Remus. W opisie będzie odnośnik i później pewnie jeszcze będę podawał kolejne karty, bo pojawiałem się w innych filmach u niej na kanale. I cóż, no dzisiaj mamy suche przekąski. Ale nie są to byle jakie przekąski. No. Bo mamy tak. Chipsy. Cztery rodzaje. Są to chipsy o smaku japońskiej wiśni. Chipsy o smaku japońskiej śliwki. Do tego chipsy o smaku słonego jaja. Słonego kaczego jaja. Nie, to jest zwykłe jajo chyba. Zwykłe jajo? Tak mi się wydaje. Tu mamy solone chipsy, ale zaciekawił mnie dip, bo jest o smaku coli. I jako gwóźdź programu idą dwa rodzaje ciastek Oreo, które właściwie są tak właśnie promowane, że jest to taka jakby rywalizacja, czyli Oreo o smaku wasabi i Oreo o smaku ostrych skrzydełek. Nie mogę się doczekać. Akurat te dwa produkty zapewniła mi Dominika, która jest teraz oficjalną sponsorką tego kanału. Więc pozdrawiam Dominikę i dziękuję. No właśnie, ale najpierw spróbujemy od tych najmniej hardkorowych rzeczy. Ta wygląda najładniej. Dobra. Jest juziowa. Żeby nie przedłużać, otwieramy i pałaszujemy. To jest smak japońskiej wiśni, ale to jest jogurt do smaku japońskiej wiśni. I to jest edycja limitowana na wiosnę. Dobra, próbujemy. O kurczę. Przytachniesz? Pachnie? Pachnie jak taki jogurt waniliowy. Właśnie, lekko mlecznie. No. I jogurtowo, tak powiedziałabym. Tak, ale wygląda jak normalne lejsy, no tak wiadomo. Ciężko. Dużo więcej powietrza niż chipsów, bo chipsy są dotąd. I cóż, no, spróbujmy, Kaja. Dziękuję. Poczekam na ciebie. Bardzo mlecznie pachną, bardzo. No. Intensywnie. Dobra. To co? Nie wiem jak smakuje japońska wiśnia. Co prawda w Japonii, w filmikach, które podlinkuję wam tutaj, albo tutaj, nie wiem, jadłem coś o smaku sakury, ale no nie smakuje to tak. Ja bym powiedziała, że to jest taki, pierwszy się wybija ten taki mleczno-jogurtowy smak przy pierwszym gryzie. I ta sakura jest taka ukryta trochę pod takim troszeczkę mydlanym smakiem. Mydlany. Gdzieś w tle, dla mnie to jest taki aftertaste trochę, takiego mydła. Ja muszę więcej. Sakurowego, ale mam ochotę zjeść drugi, więc nie jest źle. Nawet trzeci i czwarty też. Zdecydowanie są słodkie. No są słodkie, ale lekko słone też, zauważyłaś? Lekko słone i troszkę kwaśne. No, troszeczkę tak, ale faktycznie taki dziwny posmak jest, taki kwiatowy. Kwiatowy posmak. Próbujemy dalej, może teraz te. Dobra. Ten dip jest taki zastanawiający. Bo to jest napisane, że to jest dip o smaku coli. I to są zwykłe solone lejsy. To mamy dip. No właśnie. Chipsy, solone lejsy, wszyscy wiedzą jak smakują. Nie jestem największą fanką zwykłych solonych. A dip? Dip pachnie tak, jakbyście jedli w dzieciństwie lizaki o smaku Coca-Coli. Ale beka. Albo żelki. Ale jak mocno. No. Taką sztuczną Coca-Colą. Sztuczną Coca-Colą, dokładnie. To coś takiego, że jakbyście dodali tutaj żelatyny i byście wymieszali, to właśnie takie żelki by powstały z tego. No dobra, to co? No nie mogę. A to są takie lejsy. Takie no, są takie maleńkie. No. No nie spodziewałam się, że będzie tak. Dziwny jest ten dip, ale naprawdę jak taki rozpuszczany lizak. O Jezus, aż taki słodki? Znaczy nie, jest taki lekko kwaskowaty, zobacz. No, tak. Tak tyle chyba, co? No, chyba nie będzie wiem, chyba no. Tak fair. Ja nie mogę, ale śmieszne. Normalnie, dobre to jest, fajnie smaczne. Ten, smaczne, bardzo fajnie, fajnie się komponuje z tymi solonymi. Znaczy one nawet nie są solone za bardzo. To są po prostu takie chipsy ziemniaczane. Neutralne ziemniaczane. Mocno ziemniaczane, znaczy mocno neutralne właśnie. Naprawdę. Super. Zaskoczenie. No. Jeszcze jednego. Dawaj. Dobra rzecz. Takie, bo one są takie
Ten dip jest taki na początku zupełnie jest słodki, taki jest kick słodkości, ale jest taki trochę kwaskowaty i naprawdę fajnie się komponuje z tymi słonymi chipsami. Ale czuć, czuć ten smak coli i spodziewasz się, że będziesz czuła bąbelki na języku, a ich nie ma. A czujesz kawałki ziemniaka. Tak. Naprawdę, no. Ciekawa rzecz. No bardzo ciekawa. Naprawdę. Pierwszy raz widziałem w sklepie i naprawdę 8 na 10. To co? Teraz jedziemy z jajeczkiem. No dobra, dajemy jaja. One tutaj są, jest napisane, że one uzależniają. Chociaż dla mnie to wygląda jako strzeżenie właśnie przed jedzeniem, bo to nie jest dla ludzi, ale... Tak. Ogólnie, nie wiem, jakie ty masz spostrzeżenia dotyczące słonego jaja. Chińczycy się zajadają słonym jajem. To jest takie bardzo, bardzo mocno słone żółtko. Białka się w ogóle nie je, bo jest za słone, żeby to zjeść. Znaczy jest kilka rodzajów tego właśnie. O tym, które mówisz, to jest właśnie to stąd. No. I nawet jak byłem ostatnio na Nowy Rok u rodziców Janki, to też jedliśmy takie jaja. Właściwie ja spróbowałem kawałek tam. Mogę zjeść, ale nie porwało mnie. Mnie troszeczkę odrzuca to jajo, jest takie, w sensie bardziej mi odrzuca konsystencja tego żółtka, więc być może nie będzie dla mnie tak źle w postaci chipsów, no bo nie będzie tej konsystencji. Gorzej jak będzie śmierdziało. Gorzej jak będzie śmierdziało takim jajem. Próbujemy. No próbujemy. Okej. Nie. Nie pachnie dobrze. Dla mnie pachnie dobrze. Dla mnie pachnie sezamem. Pach, super! Nie wiem. Okej. Okay. To jest cukrówko. Piechotka! Daj trochę więcej. Pyszne są! Właśnie? Tak, właściwie nie poczułem smaku za bardzo. Przepyszne. Są lekko słodkie. Takie... Są kruche, ale nie są takie suche jak na przykład te lejsy. Są bardzo takie tłuste. Tłuste są właśnie, bo one są bardzo tłuste. Ale są całkiem smaczne. Tak bez większego cringe'a można je zjeść. Mnie porwały. Ja im daję 10 na 10. Mnie nie porwały. Możesz mi je zostawić. Okej. Wszystko ci zostawię. O, to pojedźmy może z którymiś z tych Oreo, żeby nie mieć potem jedno po drugim. To które byś chciała? Myślę, że spróbujmy... Lubisz wasabi czy ostre? Wolę skrzydełka. To próbujemy ostre skrzydełka. Tak. Są trochę zdezelowane, bo Dominika wiozła je aż z Chongqingu. To ile to jest? 2000 km stąd? Ciężko tego. No właśnie. Są zaznaczone, że są ogniste. Czuję, że to będzie totalny niewypał. To będzie hit. Hit nawet sezonu. Nie wiem. Chociaż z drugiej strony właśnie posmakowały mi kurczę chipsy o smaku słonego żółtka jaja, więc... Pachną tym ciastkiem Oreo. W sensie dosłownie pachną jak Oreo normalnie. No. Nie czuć jakoś specjalnie tego kremu. Ale... Co? Spróbujesz go tak ten? No właśnie tak spróbujemy. Rozbeberzyć? Tak. W ogóle nie czuć tego ostrego. Jak to się jadło Oreo? Odkręć, polisz. Zanurz? No to nie mamy w czym. Nie mamy nawet mleka. Dobra. Chyba, że w mleku kokosowym. Próbujemy. Ja spróbuję. Jest dziwne, bo ciastko ma normalny smak i lekko przebija się taka słoność tego... Taka przyprawa trochę jakaś, taka nie? Właśnie ostra papryka. Czekaj, ja spróbuję samego tego. To jest w ogóle słodkie? To na dzień? Jak wydaje mi się, że nie. Ono jest słone i leciutko pikantne. Leciutko. Zostawia taki delikatnie, zupełnie pikantny posmak. O! Nic odrzucającego. Mi smakują. Nie są złe. No? Za chwilę będziemy wybierać zwycięzcę, ale ja jeszcze sobie jednego zjem. O, tak? A jak? No ja jeszcze jednego sobie nie zjem, ale zjem całego. Spróbuję drugim sposobem. Nie przeszkadza mi specjalnie, że jest ta warstwa tutaj taka pikantna. No nie jest, ten krem nie jest w ogóle słodki, on jest taki trochę pikantny, słonawy. No właśnie, on jest słonawy i taki nie jest
jednolity taki. Znaczy on jest gładki, ale ma takie grudki delikatne. Mhm. A teraz jak zrobiłam jedno, to czuję takie rzeczywiście leciutko palące, ale, ale nic co by nie dało się przełknąć. No to próbujemy drugiego zawodnika. Kandydata, zawodnika. Ja się muszę zapić to. Zapij to lekko, ja też popiję sobie. Mamy zielone płomienie, żeby było widać, że to wasabi. O, mamy dwie różne. Mam nadzieję, że wasabi będzie tak smakowało trochę bardziej jak na przykład orzeszki, które można kupić w Polsce. Mhm. Bo ja bardzo lubię wasabi, ja w ogóle lubię chrzan. Ja mam nadzieję, że po zjedzeniu tego ciastka nie będę czuła takiego przeczyszczenia zatok, jak zawsze czuję po wasabi, bo to nie jest uczucie, które chciałabym czuć po zjedzeniu ciastka. A czy ty wiesz, że największa bodajże plantacja wasabi znajduje się w Radomiu? Nie wiedziałam. Największa plantacja w Europie. Z tego, co czytałem. To dobrze wiedzieć. No tutaj czuć jest takie dość męczące dla nosa. No coś tu się dzieje. Coś tutaj właśnie się dzieje. O, pasta jest też zieloniutka. Ale nadal główny taki, główna nuta to jest jednak ciastko Oreo. Dobra, próbujemy znowu w ten sam sposób. Może najpierw spróbuję tego. Czuć wasabi, ale jest to sam smak wasabi, nie wali po nosie, nie wali w zatoki. O Jezus. Co? Walnęło ci w zatoki? Nie walnęło mi w zatoki, ale ja nie lubię wasabi. Próbuj. No to tak jakbym, kurczę, wysmarowała sobie Oreo chrzanem, zrobiła sobie kanapkę Oreo z chrzanem, to to tak smakuje. Tak, tylko... nie, nie bój. To jest taki chrzan, bardzo tani, tak, który nie jest ostry. Na pewno nie wasabi. Ale nawet w Polsce można zjeść taki chrzan, który naprawdę tak ci się wda, że będzie ci leciało z nosa, a jest czasami taki, że w ogóle nie ma smaku. I to jest właśnie taki chrzan. Czujesz, że to jest chrzan? Da się zjeść? Ale jest to słone w połączeniu z chrzanem. Powiem szczerze, nie rozumiem, dlaczego ktoś miałby kupić sobie tak po prostu dla przyjemności takie Oreo. Nie rozumiem. Jeżeli chcielibyście zjeść takie chrzanowe Oreo, dajcie łapkę w górę. A jeżeli Oreo o smaku kurczaka, to zostawcie komentarz. Jeszcze dajcie łapkę w dół. No dobra. Dobra, to jaki jest wynik? Tych dwóch Oreo? Tak. No dla mnie na 100% wygrywają skrzydełka w tym starciu. U mnie też. Mhm. Więc... nie. To można badziewie do badziewia, jak to mówił kiedyś słynny polski youtuber. Dobra, więc skrzydełka są naprawdę spoko, za chwilę jeszcze raz zjemy. Nie. Ale... no. Ale mamy jeszcze jedne chipsy. No cóż no, nie pozostaje nam nic innego niż spróbować. Jest to śliwka. Śliwka ume, czy umeboshi, jak to się mówi? Chyba umeboshi. Umeboshi. I to jest taka japońska, to w ogóle nie jest śliwka, to jest morela bodajże, ale mówi się śliwka na to. Ja chcę niuchnąć najpierw. O. Kwaśno, pachnie kwaśno. Pachnie kwaśno plus kwaśno. Właśnie chipsy, więc... no. No to na zdrowie. Pierwszy smak jaki się nasuwa, to kwas. Mhm. Ale taki ostry kwas, bo one są naprawdę kwaśne, bo to są te marynowane śliwki już. Może być. Czyli taki ocet też trochę. Tak, dlatego kwas. Na początku troszeczkę mnie odrzuciło, że taki kwas, byłam taka, co ja jem. Ale teraz jestem taka, w sumie są odświeżające. To trochę smakuje jakby do chipsów. Pokropić je lekko octem ryżowym. Nie uważam tak. Nie uważasz? Dla mnie to właśnie tak smakuje. Bardziej powiedziałabym, że to jest dla mnie smak taki chipsów skropionych odrobinę sokiem z cytryny z trawą cytrynową. Sokiem z cytryny z trawą cytrynową? Tak, bo ja tutaj wyczuwam taki bardzo intensywny, właśnie owocowy, taki świeży posmak. Ten kwas mi się bardziej, bardziej kojarzy mi się z cytryną niż z octem. No dobra, mi się bardziej octowo kojarzy, ale wiadomo, no ja mam przepalone kubki smakowe od tego ostrego. Też prawda. Chociaż ja teraz też. Właśnie, przed chwilą jedliśmy ostry makaron i zobaczyć możecie to wszystko na
moim kanale. Na Kai kanale. Kaja Rechmus, na dole na pewno Dawid wstawi link, prawda? Dokładnie, tak. Możecie zobaczyć, jak płaczę i robi mi się cała czerwona twarz od jedzenia ostrych rzeczy. Zabawnie jest, naprawdę, bardzo zabawnie. Chyba na pierwszym miejscu postawiłbym jednak te chipsy z... tym dipem? Z tym dipem. Później poszłoby... Później poszłyby chyba te chipsy. Później poszłyby te Oreo. Później poszłyby te chipsy. Później poszłyby te Oreo. I na samym końcu te chipsy. No to zupełnie inaczej niż ty, co? Zupełnie inaczej. U mnie na początek pierwsze miejsce te chipsy. To jest moja nowa miłość w ogóle. I pachną pięknie. Te chipsy to jest pierwsze dla mnie. Drugie to będą te chipsy z dipem dla mnie. Trzecie to będą sakury. Czwarte to będzie śliwka. Piąte kurczak i na samym końcu długo nic i dopiero wtedy to wasabi. Kurczak tak nisko? Kurczak tak nisko, tak. Mimo wszystko lepiej mi smakowały zdecydowanie te chipsy na przykład niż ten kurczak. No nie, no mi właśnie tak to średnio. Te są dobre i te są naprawdę to jest odkrycie sezonu. No. No dobrze, no. Mam nadzieję, że degustacja Wam się podobała. Zapraszam Was wszystkich na kanał Kai jeszcze raz. Link w opisie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję najlepiej z dzwoneczkiem. I cóż no, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć! Cześć! A to było dziwne. Jezus Maria, dobra, już koniec. Ale to był gotowy.